końcu po wielu latach badań dowiedziałem się, do czego w Minecrafcie tak naprawdę służy zegarek. I nie chodzi mi tutaj o odliczanie czasu, okej? To byłoby zbyt normalne, ponieważ zegarek, który mam w ręce, ma jeszcze jedną magiczną właściwość. Otóż dzięki niemu mogę zmniejszać swój rozmiar. I mogę być na przykład taki malutki, albo trochę większy. Jakbym chciał być większy, to też żaden problem, nie? Bo dosłownie mogę stać się taki duży, jak tylko chcę. A każda wasza łapka w górę zwiększa mnie jeszcze bardziej, więc ej, czemu nie stawiacie łapkę w górę, proszę? Nie, szybko, ja chcę być większy, czemu wy to robicie? Okej, dzięki, rozumiem, że nie zasługuję na łapki w górę i na bycie większym, tak? Nie, no spoko, naprawdę, ja się bardzo dobrze czuję na tym liściu, serio. Co ja tutaj robię? Jestem taki mały, że nawet ciężko mi stąd wyjść. O, uwaga, uwaga, skaczemy stąd! O, powoli, powoli, powoli. Żyję! Albo też nie żyję. Nie polecam skakać z wysokości, jak jest się małym. Dobra, no ale dzięki tym zegarkom będę mógł dzisiaj osiągnąć bardzo dużo. Ponieważ mają one tam dziwne właściwości, których sam w sobie jeszcze nie znam i nie mogę o nich powiedzieć. Ale spróbujemy je wszystkie odkryć, kozy, lol! Pierwszy raz widzę w naturalnym środowisku kozy w Minecrafcie. O kurde, bele! Siema, kozo, miło cię widzieć, naprawdę. Czy możesz mnie nie bić? Czy koza może mnie zabić? Nie, nie zabije mnie, git. A jak będę taki mały, też mnie zabije? Siema, kozo, dzień dobry! Nie natepnij na mnie, tylko proszę! Dobrze, drodzy państwo, słuchajcie tego. Jest bardzo ciemno, a jak wiadomo, nocy się boimy, ja się bardzo boję, na przykład nocy. Więc chciałbym jakąś wioskę, albo chciałbym sobie zrobić łóżko. Na szczęście tam są owce. Problem w tym, że do tych owiec dzieli mnie jakiś wąwóz. Na szczęście, jak zwiększy się gdzieś 20 razy, to będzie dla mnie jeden skok, więc super. I uwaga, hop, poleciało. Ja wolę, ta funkcja jest przepiękna. Creeper! O nie, Creeper! Chcę być większy! Czy ten Creeper mi coś zrobi, jakby to taki duży? Witam, panie Creeperku, się Mandero. O, okej! Okay. Creepery są nadal tak samo niebezpieczne! I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam zabić tą owcę, jak tu jest pełno Creeperów po drodze? Nie! Nie, odwal się ode mnie, proszę! Nie wybuchaj! Dlaczego nawet jak jestem taki duży, muszę bać się tych wszystkich mobów? O, wioska! Dobra, to plan jest taki. Zmniejszamy się i idziemy spać. Albo też nie idziemy spać. No jest też taka opcja. Ja wale, byłem tak blisko, ja naprawdę potrzebuję tej wioski, no. O, jest kolejna. Dzień dobry, cztery domki, to już coś, to już wioska. Przepraszam, bo ja bym chciał się przespać. Ja wiem, że... O, ty mały, kurde, bel. Jestem teraz twojej wielkości, więc mnie je zabijesz. Albo dobra, będzie ci jeszcze łatwiej, nieważne, nie było tematu, idę spać. Dobra, no spanie, zobiaku się ma. To nie będzie najprostsze, widziałem od początku. Mamy go zjedzony! Mogę iść teraz spać w końcu? Mogę! I czekajcie! Jeśli powiększę się tak dosyć mocno i pójdę taki duży spać, co się stanie? A, dobra, to był swój pomysł! Nie polecam chodzić spać będąc dużym! No ej! Żelazny golem mnie zabił, naprawdę! Mój własny brat, nie, no to są jakieś jaja, no. Co jest w ogóle? Ej! Czemu te itemy są takie wielkie? Nie gadajcie, że to działa w ten sposób, że taki, jaki duży jestem, tak wielkie są moje itemy! Ja to muszę sprawdzić, gdzie jest mój drugi zegarek! Ale najpierw spać! To jest najważniejsze! Proszę, no ja naprawdę chciałbym już dzień. Dziękuję. Świetnie, a więc czas najwyższy przeprowadzić eksperyment numer jeden. Proponuję jednak zacząć od bycia ultra małym. Weźmy sobie na... Albo też nie weźmy. Dziękuję, panie żelazny golemie. Serio, jakby ultra miło z twojej strony. Nie to, że to już drugi raz w czasie tego odcinka. Serio, no. Możesz dać mi spokój. Naprawdę, jakby kurde, gościu. Jesteśmy z tej samej krwi! Albo z tego samego żelaza, brzmiałoby to lepiej. No ale nie wytrzymam zaraz z nim! Co ja mam zrobić z tym delikwentem? Ja się boję w ogóle wyjść z tego domu, bo on od razu na mnie idzie! Ej, stary, tam, a proszę, jakby... O nie! Nie! Creepery! Ile ich? No przecież to nie byłem ja, tylko ten Creeper, gościu! Dlaczego ty mnie zabijasz za tego gościa? I to ja niby cierpię przez te głupie ogóry, tak? Nie, no genialnie, serio! Tu jest mój zegarek, tu jest mój zegarek. Dziękuję, wiecie co, ja stąd idę. Dziękuję bardzo za taką przyjemną wioskę, mi się to nie widzi. Wyprowadzam się, żegnam! Może trochę się zwiększę i dzięki temu szybciej znajdę nowe lądy? Wow, ej, może... Może nie aż tak, jakby mówiąc, że zwiększę. Nie miałem na myśli aż czegoś takiego. Oto nowy jadź, dzień dobry. Czuję się jak jakiś pan świata normalnie, lol. Dobra, no ale podróżowanie w ten sposób jest szybsze niż jakąś elytrą, nie? O, piramida siemka. To może wypadałoby się trochę zmniejszyć. Spróbujmy zmienić piramidę jako człowiek wielkości piksela. No świetnie, już czuję, że to był świetny pomysł, naprawdę. Co z tego, że zbytnio nie mam jak w ogóle dojść do góry, nie? Przepraszam, gdzie jest wejście do tej piramidy, no? O, to chyba gdzieś tu się ma. Uhu, wow! Zapomniałem, że jestem mały, ale moje obrażenia już nie są wcale takie małe. Ta jasne, no w końcu to mogło pójść nie tak. Z tego wszystkiego przypomniało mi się, że mieliśmy zrobić eksperyment numer jeden, co nie? Polegał on gdzieś na tym, że jak byliśmy wielcy i wypadły z nas itemy, to te itemy też były wielkie. No jestem ciekaw w takim razie, czy jak jestem taki mały, to czy itemy, które ze mną wypadną, też będą takie małe? Zaraz to sprawdzimy. Co prawda wolałbym, żeby to nie była wybuchowa śmierć, ale tak czy jak chciałbym tam wpaść na dół. Jakieś złote jabłka czy coś zawsze się przydadzą, wiadomo. Nie, no i super, zaraz umrę po raz kolejny. Jak ja mam tam normalnie
nie zejść, no nie da się. Przecież jak ja zniszczę blok pode mną, to od razu spadam, jakby to było 10 kratek co najmniej. Proponuję w takim razie na chwilkę się zwiększyć, no. To jest normalna wysokość, ale ja bym chciał być jeszcze większy, tak żeby ten spadek na dół nie zabrał mi ani jednego obrażenia. I tak się w sumie chyba da, tylko może zwiększę sobie troszeczkę miejsca i uwaga, uwaga! 3, 2, 1, hop! Wow, nawet muszę skłócać, dobra. No lecimy na dół, żegna pan. O nie, to jest Steve, zapomniałem! O nie, nie chciałem tego zrobić! Przepraszam, to był swój pomysł, nie! Co ja zrobiłem? Przecież jak jestem taki wielki, to zajmuje kilka kratek, czyli to logiczne było, że walnę w tą pupłetkę! Ja mam naprawdę dosyć tej gry. To jest, proszę państwa, jakaś porażka. Dobrze, no wchodzimy, no, ale wszyscy wiemy, jak to się skończy! Wow! Żyję. Okej. To nie był scenariusz, który zakładałem, ale chyba dostałem tą ochronę początkową, więc gituwa. O, i przy okazji jakieś złote jabłka, jakąś miedź, o, jakaś kurde ochrona 3 też się przyda, fajnie, fajnie. Ale przede wszystkim to ja bym chciał stąd wyjść i tu już nie wracać. Co to za gościu, ja walę, odwal się ode mnie, stary. Ja tu chcę sobie prowadzić spokojne życie człowieka, który może się zwiększać i zmniejszać, a ty mi takie rzeczy robisz, o nie, środek nocy. Na szczęście mamy łóżko, które możemy użyć. A zaraz jak tylko wstanę, przeprowadzimy w końcu test numer... Po łóżku już, dziękuję. No to już nie mamy łóżka, ale to wspaniały moment, żeby przeprowadzić. Nie, no dobra, to jest najgorszy moment, żeby przeprowadzić ten eksperyment. O, jednak już mamy, nieważne. Nie pytajcie jak, gdzie, czemu, okej? Okay? Po prostu jest, z tego się cieszmy. Więc zróbmy sobie spawn pointa gdzieś tutaj, gituwa. Zmniejszmy się tak bardzo, bardzo, bardzo mocno. Myślę, że 2 piksele to odpowiedni wybór. I spróbujmy zginąć, na szczęście to nie będzie takie trudne. Woohoo, już po połowie życia. I dalej, woohoo, już po całym życiu. Czy ja dobrze widzę? Czy naprawdę to się dzieje? Moje itemy są, bo ich w ogóle nie ma. O, tu były! Były takie malutkie faktycznie! Takie małe, że nawet ich nie widziałem, że co? Dobra, próba numer 2. Ale tym razem mam 4 piksele wysokości. Nie, no to diametralna zmiana. O, tu jest duża dziura! Woohoo! Znaczy, jedną kratkę ma ta dziura, ale dla mnie to i tak duża. Jeszcze jedna! Woohoo! I w końcu, panie i panowie, lecimy z tym koksem! Ej, one gdzieś tu są, tylko ja ich nie widzę. O kurde, co tu się dzieje? Mini tyciu, mikro itemy! Ej, to są jakieś żarty normalnie, to jest kozackie. Dawać mi jedzie, dziękuję. No to ja bym teraz chciał w drugą stronę w sumie. Zwiększmy się tak mocno, 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 mocno. Ja myślę, że tyle wystarczy. Pytanie, jak się teraz zabić? Mam pomysł, ale musiałbym się trochę zmniejszyć, zrobić wielką wieżę na 300 kratkę i wtedy z niej skoczyć. Ta, to jest dobry plan, ale za ten skok życia należy mi się łapka w górę. Więc jeśli jeszcze nie zostawiliście, to wiecie, co robić, nie? Dziękuję i pozdrawiam cieplutko. 255 kratka. Dlaczego nie mogę wyżej? Halo, to jest Minecraft 1.17, powiększyli ten limit, no. Serio? Usunęli to już? Nie, no to są jakieś jaja, to chciałem się zwiększyć i to chciałem wskoczyć na kratkę 300 albo jeszcze więcej. A czy mi takie rzeczy robią? No dobra, no. Jak to kozacko wygląda? Jak to jest piękne. Jestem ja, co nie? A pode mną taki oto piękny szpikulec, na którym stoję. Mogę się jeszcze bardziej zwiększyć? Mogę, ale już mnie nie widać, dobra, bez przesady. Tak było dobrze, więc drodzy państwo, straćmy nasze życie. 3, 2, 1, lecimy w dół. Wow! Serio, to wystarczyło, żeby zginąć? No dobra, no w sumie nie spodziewałem się, ale fajnie. Spadłem mniej więcej ze swojej wysokości. To tak jakby spadł z 2 metrów, będąc normalnym, żelaznym golemem, nie? Nie wiem, no dobra, nie pytam, po prostu chcę moje itemy. O kurde, Bele, już nie widzę! Ho, 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 co tu się... Co tu się stało? Jakie one są ogromne! I do tego poruszały się jeszcze po całej mapie. O, jest zbroja dla konia, witam bardzo serdecznie. Jest też kość, ta kość jest 2 razy większa ode mnie. Nie chcę nic mówić, ale do tej skrzynki też bym się na luzie zmieścił. Nawet mało tego, mógłbym sobie w niej mieszkanie całe urządzić. Ale to jest dziwne, że ja mogę te wielkie itemy zbierać do mojego ekwipunku, wiecie, jakby ja jestem takiej wielkości, nie? Ja to mogę wszystko zbierać. Dobra, no nie będę narzekać, co nie? Jakim cudem te itemy są w odległości dosłownie po 100 kratek od siebie? Przecież ja to będę pożyć, a teraz zbierał. One prędzej znikną po tych 5 minutach, niż wszystkie zdobędę. Ale przynajmniej oficjalnie mogę stwierdzić, że eksperyment numer 1 powiódł się. I taka jest prawda. Jacy wielcy jesteśmy, takie wielkie są też nasze itemy. Ej, dobra, to ja mam pomysł na kolejny eksperyment. Potrzebuję tylko kury. Łatwiej będzie znaleźć kurę, będąc wielkim, nie? Cip, cip, kuro, gdzie jesteś? O, dobra, mam je! No teraz w sumie potrzebowałbym jajka. A jakbym się zmniejszył i spróbował wejść do tej kury w poszukiwaniu jajek? Coś ty zrobił! Zabiłeś moją kurę! Nienawidzę tego gościa, kurde, ziomek! Ta kura miała zjeść moje jajko! Więc już po tobie, ty mały szkielecie! Znaczy, chwilę, chwilę, chwilę! Teraz to w końcu mogę powiedzieć, ty mały szkielecie! Co, no boisz się teraz mnie, co? Nic mi nie zrobisz, kurde! Trzeba było nie zaczynać od początku z wielkim, żelaznym golemem! Okej, ale jajek jak nie miałem, tak nadal nie mam, co jest pewnym problemem! Może lepiej idźmy po prostu spać! To jest doskonałe miejsce na spanie, drodzy państwo, tylko że nawet nie mogę postawić łóżka, chwileczkę, chwileczkę. O wiele lepiej, dobranoc. Mogę się położyć jako ten wielki gościu? Jak to nie mogę? Gdzie są beboki koło mnie niby? Ja chcę iść spokojnie, najnormalniej w świecie.
idziecie spać. Proszę, no kurde, Bele, czy to dużo, naprawdę? Wow, co jest znowu? Dobranoc państwu życzę, tylko na początku trafię w łóżko. O, dobra, nawet nie widać na tym łóżku. Nie, no fajnie, nie? Są plusy i minusy bycia wielkoludem. No i minusem zdecydowanie jest to, że nie widać was, jak śpicie w łóżku. Chociaż nie wiem, można też nazwać plusem w sumie. Dobra, nie wnikam, okej? Okay? I mam w końcu jajko! Albo raczej jajco, to tak, język śląski się kłania. Dobra, no to moje pytanie jest następujące, tylko że to jedno jajko mi szczęścia nie gwarantuje. Ale myślę, że 7 jajek już tak. Jeśli itemy, które wyrzucę, są wielkie, to czy kurczak, którego spawnuje z tych jajek, również będzie wielki? Panie kurczak, bo ja bym musiał cię urodzić. Tylko problem jest taki, że ty się urodzić zbytnio, no... No! Jaki ten kurczak jest wielki! I to jest jeszcze małe pisklątko. Nie, no ja w to po prostu nie wierzę, no. A jak będę ultra mały, to co? To ten kurczak też będzie ultra mały? Tak! Jak on nawet piksela nie ma, zobaczcie na niego w kontra tego wielkiego gościa i normalnego brata. Witam, panie normalny bracie. Ten mod jest co najmniej porąbany. Dobra, ale w takim razie, jeśli chciałem na przykład użyć strzały, co nie? Załóżmy, że chciałem trafić w tego golema, tak? To jest idealny cel, za to zabijanie mnie co chwilę na odcinku. Moja strzała też będzie wielka, witam pana bardzo. Ta strzała jest większa od niego. Czy mamy go w takim razie na hita? Oczywiście, że nie. No kurde, bo to by było zbyt piękne. Na 3 hity go mam. I tak dobrze. Ale ten mod jest OP. Jeśli macie pomysły na jeszcze więcej eksperymentów, dajcie znać w komentarzu. Ja mega chętnie sprawdzę to na jednym z kolejnych live'ów i spróbujemy sprawdzić tam wszystkie dziwne pomysły, które tylko napiszecie w komentarzu, więc dajcie koniecznie znać, co możemy zrobić z tym modem i co według was możemy sprawdzić, a my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku 9.00. Subskrybujcie, obkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, żeby nic was nie ominęło. I tyle, no dobranoc, do jutra, pa pa! Zmniejszam się! O, mniejszym już nie będę, dobranoc! Wow, to coś było niesamowite, ale jeśli nadal mało ci dziwnych modów, to wbij koniecznie na któryś z tych dwóch odcinków, który widzisz właśnie teraz na ekranie. Ten po prawej to ostatni odcinek z dziwnych modów, a ten po lewej to inny losowy film mojego kanału, a tam na dole po prawej masz mój drugi kanał, który subskrybuj koniecznie, ponieważ startuje niedługo. Papatki, cześć!